Witajcie. Niedawno mój kanał uzyskał magiczne 1000 subskrypcji. Ta liczba bardzo mnie cieszy i pokazuje, że warto tworzyć kolejne odcinki. Aby w jakiś sposób uczcić te 1000 subskrypcji, postanowiłem stworzyć odcinek, w którym zaprezentuję 100 mniej lub bardziej znanych ciekawostek o Warszawie. Myślałem nawet nad 1000 ciekawostek, jednak po pierwsze, zanim bym je wszystkie znalazł, minąłby pewnie rok, a po drugie, taki materiał byłby niesamowicie długi. Tak więc jest 100. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu warszawskiego. Cykl warszawski. Istnieje legenda, według której nazwa Warszawa pochodzi od imion rybaka Warsa oraz jego żony Sawy. W rzeczywistości Warszawa swoją nazwę wzięła od imienia Warsz czy też Warcisław. Dawniej funkcjonowała także nazwa Warszewa. Warszawa jest 7. pod względem wielkości europejską stolicą. Większy od niej jest m.in. Berlin czy Madryt, ale mniejszy jest chociażby Wiedeń czy Sztokholm. Warszawa posiada swój hejnał. Pomysłodawcą jego powstania był powstaniec warszawski, żołnierz Armii Krajowej Henryk Łagocki, a jego kompozytorem profesor Zbigniew Bagiński. Hejnał powstał w 1995, jednak grany na żywo jest dopiero od 2008 roku. Można go usłyszeć codziennie o godzinie 11:15, gdyż dokładnie o tej godzinie zatrzymał się zegar na Zamku Królewskim 17 września 1939 roku. Hejnał granie jest zwierzę Zamku Królewskiego na trzy strony świata, mające symbolizować wartości patriotyczne – Boga, honor i ojczyznę. Semper Invicta, co po łacinie znaczy zawsze niezwyciężona, to dewiza Warszawy. Została ona nadana decyzją Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza polskich sił zbrojnych oraz premiera rządu polskiego na uchodźstwie 9 listopada 1939 roku. Nadano ją w uznaniu bohaterskiego, wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu. W 2021 roku w budżecie obywatelskim pojawił się projekt neonu z sentencją Semper Invicta, Semper Heroica. Drugi czwór oznacza zawsze bohaterska. Neon miałby zostać zawieszony na moście gdańskim, jednak ostatecznie nie został wybrany w głosowaniu i go nie zrealizowano. Wawer jest największą dzielnicą Warszawy pod względem powierzchni. Wynosi ona niecałe 80 km kwadratowych. Prawobrzeżna dzielnica jest więc wielkości Elbląga. Wawer ma jednak najmniejszą gęstość zaludnienia w Warszawie. Pod koniec 2020 roku wynosiła ona 992 osoby na kilometr kwadratowy. Najmniejszą dzielnicą pod względem powierzchni jest natomiast Żoliborz. Jego powierzchnia wynosi niecałe 8,5 km kwadratowego. Największą dzielnicą Warszawy pod względem liczby mieszkańców jest Mokotów. Pod koniec 2020 roku mieszkało tutaj niemal 217,5 tysiąca osób. To tyle, ile mieszka obecnie w Częstochowie. Najmniejszą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców jest Rembertów. Według danych z końca 2020 roku mieszka tutaj 24 679 osób. Najmłodszą dzielnicą Warszawy jest Wesoła. W październiku tego roku minie 20 lat od jej przyłączenia do stolicy. Także od października 2002 roku, w wyniku ustawy warszawskiej, stolica ma 18 dzielnic. Wcześniej Warszawa dzieliła się na 11 gmin. Największa z nich była gmina Warszawa Centrum, w skład której wchodziło 7 obecnych dzielnic. Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Śródmieście, Ochota, Wola i Mokotów. Brudno to najprawdopodobniej najstarszy teren w granicach obecnej Warszawy. Osada nazywana Starym Brudnem lub Brudnym Starym istniała od IX do XI wieku. Pewną pozostałością jest grodzisko znajdujące się w Lesie Brudnowskim w okolicy ulicy przy Grodzisku. A sama Warszawa prawa miejskie uzyskała w XIII wieku. Stolicą Polski została natomiast w 1596 roku. Największym pod względem ludności miastem w aglomeracji warszawskiej, licząc oczywiście Warszawę, jest Pruszków. Pod koniec 2020 roku mieszkały tutaj 62 623 osoby. Natomiast największym miastem pod względem powierzchni jest Zielonka, zajmująca obszar 79,5 km2. Pierwszym prezydentem Warszawy był żyjący w latach 1745-1802 Ignacy Wyssogota-Zakrzewski. Pełnił on tę funkcję dwukrotnie, od kwietnia do sierpnia 1792 oraz od kwietnia do listopada 1794 roku. Sokrates Starynkiewicz był prezydentem Warszawy, który piastował swój urząd najdłużej w historii. Rozpoczął urzędowanie 16 października 1875
i zakończył je po niecałych 17 latach 12 września 1892. Pomimo tego, że Stalenkiewicz był rosyjskim generałem, to był on lubianym prezydentem. Zasłynął jako prezydent odpowiedzialny i pracowity. Za jego czasów w Warszawie powstały m.in. filtry Lindleya czy cmentarz Brudnowski. Za jego prezydentury rozwijała się także komunikacja tramwajowa oraz zwiększył się miejski budżet. Dowodem sympatii mieszkańców stolicy do rosyjskiego prezydenta może być fakt, że w jego pogrzebie uczestniczyło aż 100 tysięcy osób. Sokrates Stalenkiewicz jest patronem placu znajdującego się na rogu ulic Nowogrodzkiej i Lindleya. Hanna Gronkiewicz-Walc jest jedyną kobietą w historii, która pełniła urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jej urzędowanie trwało 12 lat, od 2006 do 2018 roku. W latach 1946-1973 oraz 1983-1995 po Warszawie jeździły trolejbusy. W 1992 roku w związku z brakami taborowymi ze Szwajcarii do stolicy sprowadzono używane trolejbusy marki Saurer. Co ciekawe, nie zostały one przemalowane w warszawskie barwy. Jeździły w oryginalnych, zielonych. W 2002 roku, już po likwidacji sieci w Warszawie, jeden z tych pojazdów trafił do Gdyni, gdzie został wyremontowany i można się dziś nim przejechać po tamtejszej linii turystycznej. W 1866 roku na ulicę stolicy wyjechały pierwsze tramwaje konne, natomiast w 1908 pierwsze tramwaje elektryczne. Budynek, w którym mieści się obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego, powstał w latach 1905-1909 i początkowo był zajezdnią tramwajową. Budowa tej zajezdni miała związek z elektryfikacją warszawskiej sieci tramwajowej w 1908 roku i był to pierwszy zakład obsługujący właśnie tramwaje elektryczne. Pierwszymi elektrycznymi tramwajami w Warszawie były wagony typu A, wyprodukowane przez firmy Falkenried oraz Mann. W stolicy do czasów dzisiejszych przetrwał jeden taki wagon, wyprodukowany przez pierwszą z tych firm. Wagon ten jest w pełni sprawny, a w tym roku skończył 115 lat. Najdłużej eksploatowanym modelem tramwaju w Warszawie były wagony 13N produkcji chorzowskiego Konstalu. Prototypowe wagony rozpoczęły kursowanie już w 1959 roku, natomiast zakończyły je w Sylwestra 2012. Ich oficjalne pożegnanie miało miejsce kilka dni później. Wagony te kursowały po stolicy przez 53 lata. Ciekawym wagonem, którym możemy przejechać się w Warszawie, jest 112N, także produkcji chorzowskiego Konstalu. Wagon ten ciekawy jest z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy niskopodłogowy tramwaj, jaki pojawił się w stolicy. A właściwie częściowo niskopodłogowy, gdyż tylko około 20% powierzchni podłogi jest obniżona. Drugim powodem jest to, iż tramwaj ten został wyprodukowany w tylko jednej sztuce. Na podstawie prototypowego 112N Konstal wyprodukował na przełomie lat 90. i 2000 29 wagonów typu 116N oraz 116NA, posiadających znacznie więcej, bo aż 60% niskiej podłogi. Wagony te kursują tylko w Warszawie, choć podobne do nich 114NA są eksploatowane w Gdańsku. Istnieją także pochodne wagony 116ND kursujące na Górnym Śląsku. Pierwsze autobusy wyjechały na ulicę stolicy w 1920 roku. Początkowo były to trzy linie, oznaczone cyframi 1, 2 i 3. Pierwszym niskopodłogowym autobusem w Warszawie był Neoplan N4020 o numerze bocznym 6430. Przyjechał do miasta w 1994 roku i jeździł po stolicy przez następne 20 lat. W późniejszych latach do Warszawy dotarły kolejne takie autobusy, jednak ten pierwszy miał nieco inny wygląd i ze względów finansowych nie posiadał wyświetlaczy. W ostatnich latach swojej eksploatacji był on mobilnym punktem informującym o budowie drugiej linii metra. Przez lata mieszkańcy Warszawy mieli możliwość podróżowania kultowymi już pojazdami marki Ikarus. Pierwsze przegubowe Ikarusy 280 pojawiły się na ulicach stolicy 14 grudnia 1978 roku. Pierwszą linią, do jakiej kursowały, była 192, kursująca wówczas na trasie z Wilanowskiej, czyli obecnej pętli metro Wilanowska, na Ursynów Południowy. 29 listopada 2013 roku to ostatni dzień eksploatacji Ikarusów w Warszawie. Ostatni kurs liniowy wykonał pojazd o numerze bocznym 5715 na linii 705 z Białobrzegów do pętli metro Marymont. Ikarusy 260 i 280 nie były pierwszymi pojazdami tej marki w Warszawie.
Na początku lat 60. do Warszawy przyjechało 179 i Karusów 620. Jeden z tych pojazdów zachował się do dzisiaj i pełni funkcję pługa. W latach 90. i 2000. Ikarusy 260 i 280 nie były jedynymi modelami u węgierskiego producenta, którymi można było przejechać się po Warszawie. W 1992 roku na ulicę Warszawy wyjechały Ikarusy 435, w 1994 Ikarusy 405, a rok później Ikarusy 411 i 417. Dwa ostatnie modele były niskopodłogowe. Ratusz Arsenał to jedyna jak dotąd stacja metra, która podczas swojego funkcjonowania zmieniła nazwę. Do 29 grudnia 2006 roku nazywała się po prostu Ratusz. Szłon Arsenał pochodzi od stojącego w pobliżu stacji dawnego budynku Arsenału, natomiast sama nazwa została zmieniona dla upamiętnienia akcji pod Arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 roku. 11 kwietnia 1983 roku na Ursynowie rozpoczęła się budowa pierwszej linii metra. Trwała ona aż 25 lat i zakończyła się 25 października 2008 roku na Bielanach. W listopadzie 2010 roku rozpoczęła się budowa drugiej linii metra. Trwa ona do dzisiaj. Większość stacji pierwszej linii metra nazwano inaczej niż początkowo planowano. Stacja Służew miała być Wałbrzyską, Politechnika Wawelską, Słodowiec Parkiem Kaskada, a Stare Bielany Aleją Zjednoczenia. Podobnie było z drugą linią metra. Centrum Nauki Kopernik początkowo był Powiślem, Stadion Narodowy Pragą Centrum, a potem po prostu Stadionem, Młynów miał być Moczydłem, a Trocka Targówkiem 2. Budowa metra w Warszawie mogła nie zostać ukończona. Już w 1985, czyli drugim roku budowy, zaczęły się problemy finansowe, co wymusiło przesunięcie planowanego terminu jej zakończenia. Sytuacja po transformacji ustrojowej pogorszyła się na tyle, że budowa została nawet wstrzymana w kilku miejscach. Ostatecznie jednak w kwietniu 1995 roku udało się otworzyć pierwszy odcinek pierwszej linii metra. Plac Konstytucji i Muranów to niewybudowane właśnie z powodów finansowych stacje pierwszej linii metra. Pierwsza z nich miała znaleźć się między stacjami Politechnika i Centrum, natomiast druga między stacjami Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Pozostałościami po tych niezrealizowanych stacjach są braki w numeracji. I tak po stacji A11 jest A13, Plac Konstytucji to A12, a po A15 jest A17, Muranów to A16. Być może słyszeliście kiedyś historię o tym, że polskie władze w latach 50. dostały od Związku Radzieckiego pytanie, jaki prezent chcą dostać. Pałac Kultury, osiedle mieszkaniowe czy metro. I wybrały tę pierwszą opcję. Jak pisze Jakub Jastrzębski w swojej książce 100 lat warszawskiego metra od pomysłu do realizacji, jest to mit, ponieważ pomimo tego, że Pałac Kultury został wybudowany, to w tamtym czasie ruszyła także budowa metra. Nie, to nie pomyłka. Na początku lat 50. przystąpiono do budowy tzw. metra głębokiego. Planowano wybudować od razu dwie odnogi. Pierwszą z placu Wilsona na plac Unii Lubelskiej, a drugą z placu Teatralnego na Targówek. Prace rozpoczęły się w 1952 roku, ale już rok później mocno je ograniczono, a w 1957 roku całkowicie zawieszono, a właściwie zakończono. Powodem były trudne warunki pracy, złe warunki geologiczne oraz oczywiście finanse. Wybudowano ostatecznie kilkanaście szybów, choć najciekawszą pozostałością po pierwszym nieudanym podejściu do budowy metra są dwa tunele o łącznej długości niemal 1 km, do których wejście znajduje się na jednej z posesji znajdujących się przy ulicy Mieszka I na Targówku. Warszawa ma obecnie 36 czynnych stacji metra, 21 na pierwszej i 15 na drugiej linii. Trzy kolejne stacje linii M2 są w budowie, natomiast budowa kolejnych trzech powinna zacząć się w niedalekiej przyszłości. Istnieją już także dokładne plany pierwszych sześciu stacji trzeciej linii metra. Obecnie w Warszawie znajdują się 54 stacje i przystanki kolejowe. Najmłodszym z nich jest Warszawa Targówek, znajdujący się na wiadukcie kolejowym nad ulicą Radzymińską. Został otwarty 12 grudnia 2021 roku. Ciekawym przypadkiem i być może jedynym takim w całym kraju jest przystanek Warszawa Zacisze Wilno. Został on bowiem wybudowany za pieniądze prywatnego inwestora, dewelopera Dom Development, który wybudował obok osiedle Wilno, od którego przystanek wziął nazwę. Długość sieci tramwajowej w Warszawie to obecnie około 360 km. To więcej niż sieci w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie razem wzięte.
Stołeczna sieć w przyszłości się wydłuży. Budowane są obecne trasy na ulicach Kasprzaka i Gagarina, a niedługo zacznie się także budowa linii nawilonów. Planowane są także trasy pod Dworcem Zachodnim, tunel pod peronami został już nawet wybudowany oraz na ulicy Modlińskiej. Oprócz budowy tras trwa obecnie także budowa nowej zajezdni tramwajowej przy ulicy Annopol. Zajmie ona powierzchnię 12 hektarów, a na jej terenie znajdzie się 14 km torów. Wartość kontraktu to 655 milionów złotych. Warszawskie zajezdnie tramwajowe biorą nazwy od dzielnic, w których się znajdują. Wyjątkiem jest zajezdnia Żoliborz, która znajduje się na Bielanach. Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy jest jednak proste, gdy w 1963 roku otwierano tę zajezdnię, to znajdowała się ona właśnie w granicach Żoliborza. Gdy w 2002 roku zmieniono granice dzielnic, to po prostu postanowiono zostawić dotychczasową nazwę. Most Mistrza Erasma. Tak nazywał się pierwszy otwarty w 1573 roku warszawski most. Most był drewniany, miał 500 metrów długości. Dochodziła do niego ulica Mostowa. Został zniszczony w 1603 roku. Najstarszym z obecnie stojących warszawskich mostów jest kolejowy most przy Cytadeli, który błędnie nazwałem kolejowym mostem gdańskim w odcinku o tej przeprawie. Powstał on w 1908 roku, ponieważ pierwszy most przy Cytadeli, na którego filarach stoi dziś most gdański, okazał się niewystarczający. Najstarszym obecnie istniejącym mostem drogowym jest natomiast most Poniatowskiego, otwarty zegar na Pałacu Kultury i Nauki pojawił się w 2000 roku. Został uruchomiony w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 2001 roku i z tego powodu nosi nazwę zegara milenijnego. Jego tarcza ma średnicę o powierzchni 6,3 m. Poza Aleją Wilanowską w Warszawie znajdują się jeszcze dwie ulice o nazwie Wilanowska. Czasami można jeszcze spotkać się z nazywaniem okolic pętli autobusowej przy stacji metra Wilanowska Dworcem Południowym. Od 1898 do 1968 roku docierała tutaj, a początkowo nawet do Placu Unii Lubelskiej, wąskotorowa kolej grójecka, kursująca właśnie do Grójca m.in. przez Piaseczno. Od 1968 roku kolejka kursowała z Dąbrówki, czyli stacji położonej na obrzeżach Warszawy, a 3 lata później całkowicie usunięto ją ze stolicy. Jej kursowanie całkowicie zakończono w 1991 roku, jednak kolejka nadal kursuje okazjonalnie na trasie z Piaseczna do Tarczyna i jest atrakcją turystyczną. 3 września 1987 roku jest znany jako Czarny Czwartek Warszawskiej Komunikacji Miejskiej. Tego dnia około godziny 13 na skrzyżowaniu Wolskiej i Młynarskiej doszło do zderzenia dwóch składów tramwajowych, w wyniku czego śmierć poniosło 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Nieco ponad 2 godziny później we Włochach zderzyły się ze sobą dwa pociągi. Zginęło 8 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Okopową nosi nazwę Rondo Kercelak, pomimo tego, że ronda w tym miejscu nie ma. W 2001 roku było planowane tutaj rondo i wtedy też została nadana taka nazwa. Budowa ronda miała się rozpocząć, jednak zaprotestowały władze dzielnicy Wola i rondo jest, ale tylko z nazwy. Rondem pomimo nazwy nie jest także rondo wiatraczna. Plac ten nie ma kształtu typowego ronda, jest w kształcie litery D. Nie można po nim także jeździć w kółko. Jeśli samochód osobowy jadąc w stronę Pragi Północ chce skręcić z Grochowskiej na przykład w Aleję Waszyngtona, to najpierw musi skręcić w prawo w ulicę Zakole, a dopiero potem w lewo w ulicę Wiatraczną. Plac Powstańców Warszawy początkowo nosił nazwę Placu Dziesiątka Jezus, później Placu Wareckiego, następnie Placu Napoleona, aż w 1957 roku zaczął upamiętniać powstańców warszawskich. Najprawdopodobniej najstarszym kościołem na terenie współczesnej Warszawy jest znajdująca się na Ursynowie parafia Świętej Katarzyny. Świątynia ta powstała w 1238 roku z inicjatywy księcia Konrada Mazowieckiego. 4 lata temu obchodziła 780. rocznicę swojego powstania. Przed II wojną światową ulica Nalewki była jedną z najważniejszych w mieście. Po wojnie nie zostało z niej zbyt wiele. Mniej więcej w jej śladzie przebiega dziś ulica generała Andersa. Do czasów obecnych zachował się jednak fragment dawnej ulicy, nazwany dziś zresztą Stare Nalewki. Uliczka ta odchodzi od długiej w stronę ulicy generała Andersa. Zachowały się na niej także stare tory tramwajowe, pamiętające XIX wiek. Dziś na mapie Warszawy możemy znaleźć ulicę o nazwie Nalewki, jednak z tą przedwojenną nie ma ona zbyt wiele wspólnego. Ta dzisiejsza odchodzi od ulicy Zamenhofa,
i biegnie częściowo w śladzie innej przedwojennej ulicy, która obecnie już nie istnieje, Kęsiej. W okolicy ulicy Stefana Starzyńskiego mieści się najprawdopodobniej najmniej dostępny dla ludności cmentarz. Z każdej strony jest otoczony przez tory kolejowe. Dziś są to już właściwie szczątki założonego w 1872 roku cmentarza cholerycznego, na którym pochowano prawie 500 osób. Ostatni pochówek miał miejsce tutaj w 1883 roku, a w 1908 zdecydowano o jego likwidacji, a pochowanych przeniesiono do mogiły zbiorowej. Na terenie obecnej Warszawy w XIX wieku wzniesiono niemal 40 fortów. Ponad połowa z nich przetrwała do dziś. Niektóre z nich, jak na przykład Fort Traugutta, są dziś w dobrym stanie. Na terenie jednego z fortów znajdującego się na Okęciu wydarzyła się tragedia. W marcu 1980 roku podchodzący do lądowania Il-62 z powodu awarii silników rozbił się tutaj. Zginęło wszystkie 87 osób obecnych na pokładzie, w tym piosenkarka Anna Janter. W miejscu katastrofy obecnie stoi upamiętniający ją pomnik. Warszawskie kluby piłkarskie 17 razy były mistrzami Polski. Legia 15 razy, a Polonia 2 razy. Legia to również klub rekordzista, jeśli chodzi o liczbę zdobytych mistrzostw. W 1993 roku Legia także wywalczyła mistrzostwo, jednak z powodu podejrzenia korupcji zostało jej ono odebrane i przyznane Lechowi Poznań. Legia to także rekordzista, jeśli chodzi o liczbę sezonów w Ekstraklasie. Stołeczny klub gra w najwyższej klasie rozgrywkowej nieprzerwanie od 1948 roku. W sezonie 2022-2023 we wszystkich piłkarskich rozgrywkach ligowych, czyli od Ekstraklasy do B-klasy, startują 53 drużyny, nie licząc zespołów rezerw. Wiele warszawskich klubów piłkarskich ma długą historię. Polonia została założona w 1911 roku, a Legia 5 lat później. Pierwszym stołecznym klubem piłkarskim jest jednak mniej znana Korona, założona w 1909 roku. Zespół ten przestał istnieć w 1928 roku, jednak został reaktywowany w 2011. Grał w A-klasie i B-klasie, jednak w tym sezonie nie został zgłoszony do rozgrywek. Warszawskie kluby koszykarskie 10-krotnie były mistrzami Polski w koszykówce mężczyzn. 7-krotnie mistrzem była Legia, 2-krotnie AZS oraz Polonia. Stołeczny klub czeka jednak bardzo długo na kolejne Mistrzostwo Polski, gdyż ostatnie było w 1969 roku. Jeśli chodzi o koszykówkę kobiet, to warszawskie kluby aż 20 razy wywalczały Mistrzostwo Polski. 14-krotnie mistrzyniami były koszykarki AZS-u, 4-krotnie Spójni, a 2-krotnie Polonii. Ostatnie Mistrzostwo Polski miało miejsce jednak dawniej niż w przypadku mężczyzn, bo w 1962 roku. W siatkówce mężczyzn warszawskie drużyny były mistrzami Polski aż 29 razy. 14-krotnie był to AZS AWF, 8-krotnie Legia, 5-krotnie AZS oraz po jednym razie z Połem i Polonia. Ostatnim warszawskim mistrzem była Legia w 1986 roku. Według rankingu przygotowanego przez Perspektywy, Uniwersytet Warszawski jest obecnie najlepszą uczelnią w Polsce. Na miejscu trzecim znalazła się Politechnika Warszawska, ponadto w pierwszej setce znalazło się jeszcze 15 stołecznych szkół wyższych. Dwoje spośród 8 polskich laureatek i laureatów Nagrody Nobla urodziło się w Warszawie. Byli to Maria Skłodowska-Curie oraz Józef Rotblat. Wśród 11 Polek i Polaków, którzy zdobyli Oscara, 3 urodziło się w Warszawie. Są to Bronisław Kaper, Oscar ze ścieżką dźwiękową w filmie Lili w 1954, Alan Starski, Oscar za scenografię do Listy Schindlera w 1993 oraz Paweł Pawlikowski, Oscar w 2015 roku za film Ida jako reżyserii. W latach 70. podczas podróży koleją transsyberyjską, która przejeżdżała m.in. przez Dworzec Gdański, David Bowie postanowił wysiąść w Warszawie. Pociąg miał akurat przerwę techniczną, więc wybitny artysta miał nieco czasu na spacer. Dotarł na plac Wilsona, gdzie w jednym ze sklepów zakupił płyty zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Zainspirowany nimi stworzył w 1977 roku utwór zatytułowany Warszawa. Davida Bowiego oraz jego warszawską wizytę upamiętnia dziś zresztą mural znajdujący się na bloku na rogu ulic Potockiej i Marii Kazimier. Warszawą Davida Bowiego zainspirowała się w latach 70. pewna brytyjska grupa, która początkowo nazywała się właśnie Warsaw, jednak jakiś czas później zmieniła nazwę na Joy Division. Poza Warszawą Bowiego o naszym mieście powstało jeszcze wiele znanych piosenek, np. Warszawa T-Love czy Stacja Warszawa Lady Punk. Sen o Warszawie Czesława Niemena w 2004 roku stał się hymnem kibiców Legii
i jest odśpiewywany przed każdym domowym meczem stołecznej drużyny. Według rankingu przedstawionego przez Policję oraz Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku najbezpieczniejszą dzielnicą Warszawy jest Wesoła. W tamtym roku doszło tu do 274 przestępstw o charakterze kryminalnym. Najniebezpieczniejsze według tego rankingu jest natomiast Śródmieście. Tutaj doszło do 7810 przestępstw. Według rankingu stworzonego przez Morizon.pl najpopularniejszą dzielnicą Warszawy wśród osób szukających mieszkań w 2022 roku jest Smokotów. Najmniej popularny jest natomiast Rembertów. Od około 1927 do 1975 roku pociągi warszawskiej kolei dojazdowej kursowały ulicami stolicy. Od linii kolejowej wjeżdżały ulicą Grawską, później Szczęśliwicką, Niemcewicza, Tarszyńską i Nowogrodzką, gdzie w okolicach skrzyżowania z Poznańską znajdowała się stacja końcowa. W 1963 roku śródmiejski odcinek przeniesiono do wykopu linii Siernicowej, natomiast w 1975 roku pociągi wycofano z Drawskiej i Szczęśliwickiej. Na ulicznym odcinku WKD znajdowało się 7 stacji, które w związku ze zmianą trasy zostały zlikwidowane. Były to Warszawa Chałubińskiego, Warszawa Plac Zawiszy, Warszawa Grójecka, Warszawa Zachodnia WKD w starej lokalizacji, Warszawa Opaczewska, Warszawa Stadion Strzelnica i Warszawa Szczęśliwice. W ich miejsce uruchomiono przystanki Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Mszczonowska, obecnie Reduta Ordona, Warszawa Zachodnia WKD w nowej lokalizacji, Warszawa Ochota WKD oraz Warszawa Śródmieście WKD. Do 2016 roku pociągi WKD korzystały z trakcji pod napięciem 600 V. Teoretycznie na tej linii mogłyby więc jeździć wagony tramwajowe, co nawet miało miejsce przez krótki czas po II wojnie światowej. Takie napięcie w trakcji oraz wąskie łuki w wielu miejscach spowodowały, że na WKD muszą jeździć specjalne węższe wagony, przypominające właśnie tramwaje. Zmiana napięcia w trakcji na 3000 V wymusiła zakończenie ruchu wagonów EN94, które produkowane były wyłącznie dla WKD. Choć WKD ma w nazwie warszawska, to siedziba przedsiębiorstwa, stacja postojowa oraz wszystkie warsztaty znajdują się w Grodzisku Mazowieckim. Górka Szczęśliwicka to jedno z kilku warszawskich wzniesień powstałych w wyniku zwożenia gruzów budynków zniszczonych podczas II wojny światowej, a także śmieci. Podobnie powstał m.in. kopiec Powstania Warszawskiego. Stok narciarski na Górce Szczęśliwickiej istniał już w latach 80., jednak taki z prawdziwego zdarzenia powstał w drugiej połowie lat 90., kiedy to zamontowano tu wyciąg przesyłkowy, a sam stok pokryto specjalną matą, która jest naśnieżona. W latach 1959-1980 Dziennik Życie Warszawy organizował plebiscyt Mister Warszawy. Nagroda ta przyznawana była najlepszym i najwybitniejszym budynkom, których budowa została ukończona w danym roku. Wśród laureatów tego plebiscytu znajdą się m.in. budynek Technikum Poligraficznego przy ulicy Stawki w 1968 roku, budynek Dworca Wschodniego w 1969, budynek Dworca Centralnego w 1975, czy budynek Centrum Zdrowia Dziecka w 1979. Obecnej, czyli 9. edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Warszawy mogli zgłaszać projekty na łączną kwotę 101 130 815 zł. Blok Ekipa to serial animowany w reżyserii Bartosza Walaszka, którego akcja dzieje się w Warszawie w zdecydowanej większości na Grochowie. Pierwszy odcinek serialu miał premierę na YouTube 10 czerwca 2013 roku, a obecnie jest ich aż 258. Najpopularniejsze odcinki mają nawet 10 milionów odsłon. Warszawa ma swoje święto. Od 2020 roku jest ona obchodzona 4 czerwca w nawiązaniu do 4 czerwca 1989 i pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Wcześniej w latach 1991-2002 święto Warszawy także było obchodzone, jednak 21 kwietnia. Międzylesie jeszcze przed przyłączeniem do Warszawy w 1951 roku nosiło nazwę Kaczydół. Nazwa ta jednak nie podobała się mieszkańcom, a dodatkowo nie była zbyt zachęcająca dla turystów, w związku z czym zmieniono ją na przełomie lat 20. i 30. Pozostałością po dawnej nazwie jest znajdująca się w Międzylesiu ulica Kaczydół. W 2002 roku radni gminy Warszawa Rembertów wyszli z inicjatywą odłączenia się od stolicy. Taka była ich odpowiedź na przekształcenie Rembertowa z gminy w dzielnicę, co łączyłoby się m.in. ze zmniejszeniem budżetu oraz utratą bezpośredniej decyzyjności w niektórych sprawach.
W referendum, które miało zdecydować o przyszłości Rembertowa, większość, bo 53% głosujących, opowiedziała się jednak za pozostaniem w granicach Warszawy, w związku z czym Rembertów jest obecnie jedną z 18 dzielnic Warszawy. W 1998 roku w Warszawie urodził się twórca tego kanału. A czy w Warszawie znajdziemy ulicę Warszawską? Oczywiście, są nawet dwie takie. Jedna znajduje się w Ursusie, a druga w Wesołej. W Warszawie była niegdyś także ulica Stołeczna. Taką nazwę do 1993 roku nosiła obecna ulica błogosławionego księdza Jerzego Powiełuszki.